61-letni profesor Janusz Filipiak to przykład kariery od zera do milionera. Stworzona przez niego firma Komarch zatrudnia dziś ponad 3,5 tysiąca osób i jest jedną z najbardziej cenionych firm informatycznych w Europie. Jednak jej początki były bardzo skromne. Filipiak założył ją w 1993 roku wraz ze swoimi 4 studentami, z którymi pracował w wynajętym pokoiku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie wykładał. Filipiak miał wtedy 40 lat, więc do biznesu wszedł późno, ale wcześniej rozwijał się na niwie naukowej. W wieku 19 lat z rodzinnej Bydgoszczy przyjechał do Krakowa, gdzie w 1976 roku ukończył studia. Następnie robił błyskawiczną karierę na AGH. W 3 lata napisał doktorat, kolejne 5 zajęła mu habilitacja z telekomunikacji, a w 1991 roku otrzymał nominację profesorską z rąk prezydenta Lecha Wałęsy. A ponieważ naukowcom raczej się nie przelewa, Filipiak musiał sobie dorabiać. Na początku lat 80. pracował m.in. jako nocny stróż na budowie jednego z krakowskich osiedli. Pierwsze poważne pieniądze przyszły kilka lat później, gdy zaczął wyjeżdżać na zachód. Pracował m.in. w Kanadzie, w Australii oraz Francji. Komarch powstał trochę z przypadku. Gdy w 1993 roku Telekomunikacja Polska szukała wykonawcy nowego systemu informatycznego, rektor AGH zwrócił się z tym zadaniem właśnie do Filipiaka, jako jednego z największych branżowych autorytetów. TPSA była zadowolona ze współpracy i zaczęła zlecać krakowskiej firmie kolejne zadania. W międzyczasie Komarch zaczął tworzyć uniwersalne systemy informatyczne, dzięki którym znajdował nowych klientów. Kluczem do sukcesu firmy było zatrudnianie młodych, zdolnych studentów. Zatrudnia ich na zlecenia, a absolwentom daje etaty. A także osobliwa strategia, dzięki której firma mogła wejść na międzynarodowe rynki. Kiedy wchodziliśmy na rynek amerykański, trafił do nas właściciel firmy telekomunikacyjnej z Florydy, który oferował najtańsze połączenia do krajów Ameryki Łacińskiej. Zrobiliśmy dla niego system za darmo, bo wiedzieliśmy, że jego rekomendacje otworzą nam rynki w Panamie i Hondurasie. I faktycznie, dzięki nim zdobyliśmy tam lukratywne kontrakty, wspomina Filipiak w rozmowie z Polityką. Dziś Komarch ma swoje filie w wielu krajach świata i dobrze zarabia. W ubiegłym roku zarobił na czysto 40 milionów złotych. Wielkim sukcesem okazał się debiut giełdowy spółki w 1999 roku. Zainteresowanie akcjami było tak duże, że ich kurs na starcie wzrósł o 102%. Oprócz biznesu, drugą pasją Filipiaka jest piłka nożna. Od lat angażuje się finansowo w klub Cracovia Kraków. W 2004 roku został prezesem tego klubu. Miał mocarstwowe wizje, wydawał miliony na nowych piłkarzy, marzył o mistrzostwie Polski. Jednak Cracovia nie osiągnęła wielkich sukcesów. Obecnie gra na zapleczu pierwszej ligi. Na systemach informatycznych Filipiak dorobił się sporej fortuny. W 2007 roku jego majątek szacowano na ponad 700 milionów złotych. W ostatniej edycji Listy Milionerów magazynu Wprost zajął wraz z żoną Elżbietą 61. miejsce z majątkiem szacowanym na 432 miliony złotych. W analogicznym rankingu Forbesa profesor z małżonką zajmują 58. miejsce z 415 milionami złotych majątku. Sam Filipiak o kluczu do sukcesu w biznesie mówi krótko: firmą trzeba zarządzać jak armią, ale tak, jakby znajdowała się w stanie wojny, tłumaczy swoją filozofię.